Mamy godzinę 20, właściwie 21, więc czas rozpocząć nasze dzisiejsze webinarium. Nazywam się Mariusz Doczmański. Finansami zajmuję się tak naprawdę od wielu lat, ponieważ przez 15 lat prowadziłem multiagencje z usługami bankowymi, ubezpieczeniowymi, inwestycyjnymi. Usługami online, jak tutaj podałem na przezroczu, zajmuję się mniej więcej od 2012 roku, czyli mniej więcej 8-9 lat. Inwestorem Skyward Community jestem od 2016, czyli w marcu minęło 5 lat. No i mniej więcej 2 lata temu mieliśmy okazję z grupą kilku osób z Polski, ale też również z całego świata, ponad 100 osób, skorzystać z takiego fajnego szkolenia, ambitnie nazywającego się, dumnie nazywającego się szkolenie dla ambasadorów Skyward Community. To było 3D Coaching Business. Bardzo ciekawe doświadczenie, więc gdyby firma kiedykolwiek jeszcze podobne kiedyś organizowała, to ja osobiście zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w takim szkoleniu. Ono trwało rok, co jakiś tam czas faktycznie spotykaliśmy się albo w pokojach konferencyjnych z naszym coachem, albo były wyjazdowe w kilku krajach z zakończeniem między innymi właśnie w Dubaju, o czym nieraz już mówię na tych webinarach. Fajna okazja, fajne doświadczenie, mogliśmy spotkać się właśnie z grupą ludzi takich pozytywnie zakręconych, otrzymać dyplomy zakończające udział w tym szkoleniu, ale też byliśmy wtedy na budowie w Szarży, tam gdzie rozpoczęto budowę parku całego tego innowacji związanego ze Skyward Community. To były początki, wtedy stawiano pierwsze słupy, zresztą to na zdjęciach widać, gdzie robiliśmy sobie zdjęcia w tych śmiesznych kaskach na pustyni przy temperaturze 50-60 stopni, więc tak naprawdę trzeba było być twardym, żeby tam nie zejść. Natomiast ja osobiście podziwiam pana Anatolia Jelnickiego, naszego prezesa, który w takim upale przemawiał i nie było widać po nim, tak naprawdę przynajmniej na ten czas, ja osobiście nie widziałem jakiegoś zmęczenia, pełen energii, radości, jeśli chodzi o przeprowadzenie całego tego spotkania, między innymi właśnie tam na tej budowie. Oczywiście teraz pewnie odbyłoby się to w innych warunkach, ponieważ między innymi już jest skończony cały chociażby ekodom, w którym są biura, w którym gdzieś tam można faktycznie w innych warunkach, w innej temperaturze spotkać się, by móc porozmawiać. Natomiast wtedy faktycznie to wszystko jeszcze było w budowie, wszystko było początki, więc tak to mniej więcej wyglądało. Dlatego też przejdźmy teraz może do tego, co najważniejsze, do planu marketingowego. Osobiście powiem na początek, że dumny jestem, że mogę współpracować z tą firmą od 5 lat. Bardzo się cieszę z tego, że mogę być zarówno czynnym inwestorem, jak i partnerem firmy, dzięki czemu mogłem też pomóc wielu osobom poznać tą firmę, zarejestrować się, ale też mieć spory pakiet udziałów, więc jestem przekonany również, że w moim zespole, który buduję, jest wielu przyszłych ludzi wolnych finansowo, wolnych w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ mówimy tutaj naprawdę o dużych pieniądzach. O tym oczywiście jeszcze powiemy nieco później. Natomiast jeśli chodzi o plan marketingowy, sam plan marketingowy, pomijając pakiety, udziały, które kupujemy, to też o nich troszeczkę wspomnę. Zatem przejdźmy krótko może do samego back office'u. Na początek, tak jak to już mam w zwyczaju, kiedy się zarejestrujemy, a rejestracja wiemy, że jest bardzo prosta, z linku osoby, która nas zaprosiła, dokonujemy rejestracji, musimy ją potwierdzić w mailu, wtedy kończymy taką rejestrację po kliknięciu linka aktywacyjnego, kończymy tą rejestrację na naszych komputerach, urządzeniach elektronicznych. Trzeba to konto zweryfikować poprzez między innymi zweryfikowanie naszego numeru telefonu, ale również dowodu osobistego i adresu zamieszkania. I to co najważniejsze, jeśli dowód nasz osobisty
przy weryfikacji konta posiada jeszcze adres zamieszkania czy tam zameldowania, to wtedy wystarczy dowód osobisty, dobrej jakości skan, prawa, lewa strona. Jeśli taki dowód osobisty nie posiada już adresu, to oprócz skanu dowodu osobistego prawa, lewa strona, musimy posiadać również dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Czyli w tym wypadku jakaś faktura za media, wyciąg z konta, albo na przykład wyciąg, dokument potwierdzający zameldowanie, czy to w gminie, czy to w mieście, taki dokument, na którym będzie pieczątka z urzędu, że znajdujemy się pod tym adresem. Oczywiście jeśli nie mamy dokumentu, w którym jest adres zamieszkania. Oczywiście możemy spróbować, jeśli mamy dowód osobisty i w nim nie mamy adresu, ale na przykład mamy prawo jazdy, w którym znajduje się adres, to możemy użyć również tego drugiego dokumentu dodatkowo, na przykład prawa jazdy, w którym znajduje się adres, i to może być też użyte jako dodatkowy dokument potwierdzający nasze miejsce zamieszkania. To jeśli chodzi o weryfikację. Weryfikacja w tej chwili bardzo szybko, w ciągu 24. Czasami w jakichś sytuacjach, gdzie tych rejestracji jest dużo, może to potrwać nieco dłużej. Natomiast z autopsji wiemy, że często to trwa dosłownie nawet nie 24 godziny, tylko kilka godzin. Taka weryfikacja, bo robiliśmy to w ostatnim czasie. Tutaj po prawej stronie jest zakładka dla partnerów. Jeśli chodzi o cały program partnerski, cały tak zwany biznes plan, program afiliacyjny, to ta zakładka dla nas jest najważniejsza. Oczywiście z punktu widzenia partnera, który buduje strukturę, który buduje organizację, który zaprasza nowe osoby, mówiąc o tej firmie i o możliwościach, jakie ona daje. To ta zakładka jest najważniejsza, ponieważ mamy tu bardzo dużo narzędzi pomagających nam pracę. Pomagających nam w pracy. Mamy między innymi plan wynagrodzenia, bardzo szczegółowo opisany, tam w kilku zakładkach. Dokładne analizy robi miesięczne, zresztą dostajemy raporty mailem tygodniowych bonusów, równe statystyki, jeśli chodzi o partnerów, na którym poziomie są ci partnerzy. Z tych pierwszych poziomów mamy oczywiście bezpośrednich partnerów, mamy dostęp do podstawowych tych danych, typu adres mailowy, telefon, więc możemy sobie dokładnie przeglądać, kto się aktywował, kto się nie aktywował, kto się zweryfikował, kto się nie zweryfikował, ponieważ jest to widoczne w tej zakładce statystyki. Narzędzia dla partnerów, oczywiście mamy tutaj między innymi nasze linki referencyjne. Linki referencyjne są dostępne po zatwierdzeniu regulaminu. Regulamin składa się z tego, co pamiętam, z 8 stron. Musimy po prostu ten regulamin przewinąć, kliknąć raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. W momencie, kiedy go zatwierdzimy i potwierdzimy, że zapoznaliśmy się, pojawiają nam się właśnie narzędzia do pracy, między innymi nasze linki polecające. Jeden z linków polecających jest tak zwany GO, czyli taki link, który tylko nas odnosi bezpośrednio do formularza rejestracyjnego, ale są linki informacyjne, które są swoistymi stronami internetowymi, dobrze zbudowanymi, które mówią bardzo dużo o samej technologii kolei strunowej, jak i też o możliwościach inwestycyjnych, dlaczego warto, dlaczego to jest dobry czas, żeby teraz swoje pieniądze dobrze tutaj ulokować. Więc te informacje są co jakiś czas aktualizowane i komuś, komu taką stronę wyślemy, na przykład dla inwestora, znajdzie tam naprawdę bardzo ciekawe informacje. Również filmy z ekofestów, zdjęcia. W tych narzędziach dla partnera mamy też cały ekotechnopark, chociażby z Marina Morki w 3D, czyli możemy zobaczyć ekotechnopark z różnych ujęć i zobaczyć to, co faktycznie stworzono w ciągu tych kilku lat. Więc warto wykorzystywać, warto często tam zaglądać i te materiały wykorzystywać faktycznie w naszej pracy. Jeśli chodzi o program partnerski, to on składa się z 7, jak widzimy, poziomów. Może nie poziomów, bo poziomy mamy inne. Natomiast składa się 7, jak gdyby, takich lever etapów, które poprzez swoją pracę uzyskujemy. Pierwszy oczywiście to jest status partnera, uzyskujemy go w momencie zarejestrowania. I to jest bardzo ważne,
że w momencie, kiedy się zarejestrujemy, zweryfikujemy, tak naprawdę możemy zapraszać do firmy już nowe osoby. W momencie nawet, kiedy jeszcze nie dokonaliśmy własnej osobistej inwestycji lub ewentualnie zarezerwowaliśmy pierwszą inwestycję na przykład z ratą, my możemy zapraszać nowe osoby i do 4 poziomów uzyskamy bonus z dokonanych inwestycji przez tę osobę. Co jest najważniejsze, pierwszy poziom to jest 15%, więc to jest spora kwota, bo w przypadku na przykład $1000, jeśli to jest inwestycja i nawet ktoś bierze sobie ją w ratach po 200 zł, po $200, to tak naprawdę my zarobimy z całej tej kwoty minimum $150 z $1000, 15%. To, że można nieco więcej zarobić, to też za chwileczkę jeszcze powiem, bo oczywiście kiedy intensywnie pracujemy, kiedy zapraszamy więcej osób, tych rat w pierwszym poziomie jest więcej niż 5, 10 czy tam 20, to ta prowizja, ten bonus z pierwszego poziomu może wynosić również 18%, ale na to zwrócę uwagę następnym razem. A zatem status partnera to osoba, która się zarejestrowała, zweryfikowała i może działać. Zaakceptowała ten właśnie regulamin partnerski i wtedy ma dostęp do tych narzędzi łącznie z możliwością zarobienia pierwszych bonusów. Status konsultanta to minimalny wysiłek tak naprawdę, ponieważ my osobiście, kiedy opłacimy pierwszą ratę w wysokości $100, to w tym momencie i mamy, zaprosiliśmy 2 osoby, które też dokonały podobnego zakupu, bo tu trudno tutaj mówić o jakiejś tam inwestycji w wysokości $100. Często płacimy taką składkę, co niektórzy płacą taką składkę na ubezpieczenie na życie czy na ubezpieczenie kapitałowe, więc mając wpłatę $100 na pierwszy pakiet plus 2 osoby zainteresowaliśmy tematem, które też zrobiły to samo, łączna kwota wpłat wynosi $300 i wtedy mamy status konsultanta. Trzeci status to status lidera. Tutaj już oczywiście zaczynamy pracować, ponieważ aby uzyskać status lidera, to nasza osobista inwestycja to niewiele, ponieważ mówimy tu o $200, czyli zaledwie o jakieś niecałych 800 zł. Natomiast musimy wykonać pewną pracę, musimy zaprosić przynajmniej 3 osoby, które każda z nich minimum zainwestowała $200, no bo pamiętamy, że status konsultanta to było $100, natomiast w tym wypadku, jeśli chodzi o lidera, to muszą być to 3 osoby, które zainwestowały nie mniej niż $200. Łączna inwestycja na pierwszym poziomie, bo mówimy cały czas tutaj o pierwszym poziomie, to kwota 2000. W momencie, kiedy mamy spełnione te 3 warunki, czyli mamy 3 osoby zaproszone, każda z nich albo jednorazowo od razu dokonała jakieś tam wpłaty $200, jakieś raty na przykład za pakiet, albo w czasie jakimś tam nieco dłuższym. Nasza inwestycja minimum 200 i na pierwszym poziomie łączna suma wszystkich, czy tam konsultantów, czy partnerów, czy liderów, takich oczywiście mamy, łączna suma inwestycji wynosi 2000 dolarów, wtedy uzyskujemy status lidera. Status mastera to status, który łatwo też można otrzymać, ponieważ mam takich inwestorów, takich partnerów, kilku, którzy mają status mastera. Natomiast tak, aby uzyskać status mastera, trzeba mieć osobiście zainwestowane $1000. Trzeba mieć 3 liderów na pierwszym poziomie, czyli pomagamy tak naprawdę minimum 3 osobom uzyskać status lidera, który stosunkowo, jak wiemy, jest prosto otrzymać, ponieważ własna inwestycja minimum $200 i przynajmniej te omówiliśmy o tych 3 osobach. Natomiast przy masterze różnica jest taka, że my musimy mieć minimum $1000 minimum, 3 partnerów mających status już na koncie po lewej stronie musi być ten status lidera uzyskany, ale inwestycja na pierwszym poziomie wszystkich osób, które zaprosiliśmy, czyli na przykład tych 3 liderów plus więcej osób, które są na przykład jeszcze na jakimś tam na przykład niższym statusie,
łączna suma inwestycji musi wynosić minimum 5000. Jeśli ten warunek jest spełniony, to uzyskujemy status mastera. Ten status to jest status oczywiście taki, powiedzmy, już bardziej ekskluzywny, jak, jeśli tak można nazwać, status eksperta. Tutaj oczywiście status eksperta niewiele osób w Polsce jeszcze posiada. To jest dziwne, ale pewnie wynika to z tego, że bardzo dużo osób w naszych strukturach, w naszych organizacjach to osoby, które zainwestowały jakieś środki, a niekoniecznie chcą po prostu budować. No i to pewnie z tego wynika, że gdzieś tam ten status eksperta w samej Polsce jest niewielu, natomiast pewnie was zaskoczę, gdybym powiedział, że na przykład w Słowacji czy w Czechach jest dużo, naprawdę dużo lepiej i robi się dużo, naprawdę dużo więcej, pomimo tego, że kraje te są o wiele bardziej mniejsze. Jeśli chodzi o liczbę ludności, to faktycznie wykonują tam naprawdę konkretną pracę. Natomiast tak, status eksperta, żeby uzyskać, to trzeba spełnić trzy warunki. Tu widzimy zmianę, że trzeba oczywiście mieć trzech również masterów, czyli tych tak zwanych mistrzów z tym statusem, ale różnica jest taka, że jeden z nich może być na niekoniecznie pierwszym poziomie, czyli dwóch masterów to osoby, które zaprosiliśmy bezpośrednio. Natomiast trzeci oczywiście może być na pierwszym poziomie, też, którego zaprosiliśmy, pewnie byłoby najlepiej, ale może być to również osoba, która jest na drugim, trzecim, czwartym poziomie, tylko w innej niezależnej nodze, w innej nodze niż tych dwóch masterów. Czyli ten warunek jeden spełniamy, potrzebny nam do eksperta, czyli trzech masterów, jeden z nich może być na dalszym poziomie, ale i w innej niezależnej nodze. My osobiście musimy zainwestować minimum 5000 dolarów, taki jest warunek. Trzech masterów i jak widzimy na pierwszym poziomie powinna suma inwestycji z pierwszego pokolenia musi wynosić 10 tysięcy dolarów. Jeśli ten warunek jest spełniony, 5000, 10 tysięcy na pierwszym poziomie plus trzech masterów, to wtedy możemy uzyskać właśnie, uzyskujemy status eksperta. To co zauważamy, to każdy kolejny status, począwszy tam załóżmy od partnera, później mieliśmy lidera, mistrza, teraz eksperta, zauważamy, że wynagrodzenie partnerskie jest coraz wyższe, również na pierwszym poziomie, ale przede wszystkim głębokość. Zobaczmy, jeśli pracujemy nad organizacją, jeśli rozwijamy tą strukturę, to wiemy, że nasi partnerzy uzyskują status liderów, później mamy tutaj na przykład ekspert ma również masterów, to ci masterowie też mają swoje organizacje na drugim, czwartym, piątym, czasem dziesiątym poziomie i tak dalej. To tutaj mamy odpowiednią głębokość, jakbyśmy sobie powiększyli, bo może przy tym nie widać. No to widzimy, że status eksperta, przy tym statusie mamy, sięgamy do 20 poziomu w głąb. To już jest może być konkretna struktura rozwinięta i prowizje nam nie przepadają, bo nawet jeśli są generowane gdzieś tam na 10, 15 poziomie, a my tak naprawdę mamy status niższy kariery, no to te prowizje nam po prostu przechodzą obok nosa, czyli po prostu ich nie otrzymujemy. Natomiast jeśli pracujemy, żeby faktycznie otrzymać te statusy, bo się wiąże oczywiście rozwój struktury, wiąże się z wyższą prowizją, z wyższymi bonusami, ale również sięgamy w głębokość, dzięki czemu nas nie omijają prowizje z konkretnej głębokości, czyli z drugiego poziomu w tym wypadku na przykład 7%, później 5, 4, 3, 2, 1,5% od 10 do 20 poziomu. Wydawałoby się, że 0,5% to niewiele, ale często przy mocno rozwiniętej strukturze gdzieś tam na dole jest spora liczba osób i to są naprawdę fajne pieniądze. Kolejny status to jest status top eksperta. Top ekspert, ja sobie też przybliżę, żeby było łatwiej. Top ekspert to jest status, gdzie oczywiście musimy posiadać trzech ekspertów. I tak samo jak było w wypadku eksperta, top ekspert musi mieć tych trzech ekspertów, z czego jeden może być na
drugim lub dalszym poziomie, ale nie, w niezależnej nodze. To jest podstawowy warunek, żeby uzyskać status top eksperta. Drugi warunek to my osobiście musimy mieć zainwestowane minimum 10 tysięcy dolarów. Oczywiście historycznie, ale ta kwota w naszych back office'ach, jak wejdziemy w status partnera, to tam bardzo ładnie w statystykach mamy informację, ile osobiście przez cały okres współpracy z firmą zainwestowaliśmy. No i jeśli to jest minimum 10 tysięcy, to ten warunek drugi jest spełniony. Konkretny trzeci warunek, to jak widzimy tutaj na tym zdjęciu, pierwsze pokolenie, minimum inwestycja co najmniej 30 tysięcy. Wtedy uzyskujemy status top eksperta. Top ekspert również sięga do maksymalnej głębokości 24 poziomów, czyli jak gdyby między ekspertem a top ekspertem zwiększają nam się 4 poziomy głębokości w strukturę. I to, co też również zauważamy, dodatkowy bonus, czyli niezależnie od tego, ile dostajemy bonusów z 24 poziomów, a to mogą być naprawdę spore pieniądze, uzyskujemy również dodatkowy miesięczny bonus w wysokości od 500 do 1500 dolarów, w zależności jaki mamy obrót w naszej strukturze, z pominięciem, jak to widzimy, jak czytam na końcu, aby otrzymać bonus, suma inwestycji osób z Twojej struktury z wyjątkiem inwestycji dokonanych przez osoby wchodzące w skład zespołów partnerów mających status top eksperta lub wyższych rang, musi wynosić przynajmniej 5000 dolarów. Wtedy w danym miesiącu, jeśli mamy ten obrót minimum 5000 dolarów, to na konto wpływa nam po zakończeniu jak gdyby miesiąca rozliczeniowego wpływa nam 500 dolarów na nasze konto w postaci bonusu. Jeśli mamy obrót 10 tysięcy, to jest to 800 dolarów. Jeśli mamy obrót 20 tysięcy, to jest to 1500 dolarów, niezależnie od tego, ile bonusów dostaniemy z całej struktury, z całej organizacji. I ostatni status Sky Expert, który jakiś czas temu doszedł, to jest status, który oczywiście jak najbardziej jest do osiągnięcia i po to on jest, ponieważ bardzo dużo osób osiągnęło status top eksperta, dlatego też firma, chcąc wynagrodzić tych, którzy pracują najwięcej, albo można powiedzieć pracują bardzo inteligentnie, bo często nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej wielkiej organizacji zaproszonych osób bezpośrednio, bo to może być 5, 10 czy 15 osób, ale pomagamy naprawdę tym ludziom wtedy, kiedy oni potrzebują oczywiście, bo jak gdyby na siłę gdyby konia nie uciągniemy, jeśli będzie chciał w drugą stronę, ale jeśli są osoby, które naprawdę chcą z nami pracować, chcą coś robić, jeśli my stawiamy się do dyspozycji tym osobom, naszym partnerom, pomagamy jako tacy naprawdę liderzy, sponsorzy, bo to jest często dumna nazwa sponsor, natomiast często w wypadku tej nazwy sponsora, jego ludzi, wielu ludzi, sponsoring często kończy się w momencie, kiedy ktoś mu się zaloguje lub zarejestruje w strukturze. Oczywiście nie o to chodzi. Sponsor to coś więcej, to osoba, która stara się pomagać na każdym etapie, stara się zawsze przynajmniej więcej wiedzieć niż nasi partnerzy, a jeśli oczywiście czegoś nie wie, bo nie jesteśmy alfą i omegą, to staramy się od struktury czy naszych partnerów z góry, naszych sponsorów, nadsponsorów i tak dalej, uzyskać informacje, które są potrzebne. Nawet takie codzienne, normalne do pracy. Mówimy o normalnej rejestracji, pomocy przy niej, jeśli taka jest potrzeba oczywiście. Mówimy też o sytuacji, gdzie są problemy techniczne, ktoś się zablokował konto, nie wie co zrobić i wtedy sponsor powinien wiedzieć co zrobić, jeśli nie, no to do własnego sponsora lub nadsponsora informacja zwrotna i powinien pomóc. To jest rola sponsora. I oczywiście sponsor to taka osoba, która powinna cały czas się szkolić, ponieważ na pewnych etapach jest też zobowiązana do tego, by przeprowadzić rozmowę z partnerami naszych partnerów, gdyby zaszła taka potrzeba. Jeśli ktoś się nie czuje na siłach, jeszcze nie ma wiedzy,
nie czuję się jeszcze w temacie, jeśli chodzi o samą firmę Skyward Community, to sponsor powinien stanąć na wysokości zadania, potraktować tą osobę tak, jakby to była nasza osobista osoba, którą my zapraszamy do firmy dzisiaj i chcemy przedstawić w jak najlepszym świetle firmę. Oczywiście mówiąc o prawdę i tylko prawdę, bo tutaj akurat jeśli chodzi o Skyward Community, nie musimy się niczego obawiać, bo każdy z nas może być dumny, że z tą firmą współpracuje. Więc wracając do tego ostatniego poziomu Skyward Community, on powstał ze względu na to, żeby wynagrodzić te osoby, które już osiągnęły status niższy. W tym wypadku są trzy podstawowe znów jak gdyby wymagania. Przepraszam za moje gadło. Minimum w tym wypadku musi mieć czterech top ekspertów i zasada jest taka, że tych dwóch ekspertów, top ekspertów musi być na pierwszym poziomie, natomiast pozostałych dwóch może być na dowolnej nodze, ale niezależnej od tych dwóch, których mamy bezpośrednio. Czyli muszą być gdzieś na innej nodze, mogą być gdzieś tam głębiej i wtedy mamy ten warunek spełniony do Sky Experta. Nasza osobista inwestycja minimum historycznie 20 tysięcy dolarów. No i jak widzimy, uwzględnienie pierwszego pokolenia, czyli osób bezpośrednio zaproszonych przez nas, to musi być minimum 90 tysięcy dolarów. Nie są to wcale jakieś zatrważające kwoty, bo w niektórych firmach, żeby otrzymać jakieś tam bonusy, to tam, jak czytam nieraz plany marketingowe, to mówimy o jakichś 5 milionach, 10 milionach i jeszcze nie wiadomo o jakiejkolwiek wyższej kwocie, żeby uzyskać pewien status albo ewentualnie jakiś bonus. Tutaj mamy 20 tysięcy własna inwestycja, 90 tysięcy pierwsze pokolenie i czterech top ekspertów. Jeśli wykonamy tą pracę, konkretną pracę, to uzyskujemy właśnie status Sky Experta. To daje nam oczywiście 24 poziomy, możliwość uzyskania comiesięcznych bonusów z każdych zakupów, które odbędą się w naszej strukturze i nam się one należą od 1 do 24 poziomu. Tak tu widzimy od 17% do 1%, począwszy od, dobrze widzę, od 7 do 24 poziomu. Natomiast dodatkowy bonus jest taki sam jak w wypadku eksperta. Przesunęło mi się, już momencik. Slajd. Dokładnie. Mamy podobny bonus tak jak w wypadku top eksperta. Sky Expert ma również z obrotu miesięcznego. Oczywiście ten obrót liczony jest od pierwszego do końca, od pierwszego danego miesiąca do końca danego miesiąca i możemy uzyskać albo 500, albo 2000 dolarów. Obrót, jeśli jest przekroczy 10 tysięcy, to mamy minimum 500, jeśli przekroczy 30 tysięcy, to mamy 2000 bonusu dodatkowo, niezależnie od tego, co otrzymamy z całej organizacji, która w tym wypadku zazwyczaj jest już bardzo mocno, to są najczęściej setki osób, jeśli nie tysiące, rozwinięta, więc też wynagrodzenie z tego tytułu jest bardzo, bardzo przyjemne. Tutaj krótko na temat tego przezrocza, też często na niego zwracam uwagę, ponieważ on w programie partnerskim, w tym bonusie bezpośrednim, daje nam możliwość uzyskania 3 dodatkowych procentów wynagrodzenia, czyli tego bonusu. W momencie, kiedy mamy w danym miesiącu minimum 5 rat lub płatności na pierwszym poziomie lub 10 takich płatności rat lub jednorazowych, nie ma to znaczenia, na pierwszym poziomie lub 20 lub więcej, to wtedy uzyskujemy albo 16, albo 17, albo 18% z pierwszego poziomu z wszystkich płatności, które zostaną zapłacone w naszej strukturze. Mówimy o pierwszym poziomie oczywiście. I co ciekawe, to jest najważniejsze, że w danym miesiącu, nawet jeśli by się okazało, że 30 danego miesiąca lub 29 ktoś zapłaci nam, ktoś płaci tam, okazuje się, w naszej strukturze 20 albo 21 ratę, to cofając się do tyłu, firma nam wyrówna za wszystkie wcześniejsze 19 czy 20 rat
firma nam wyrówna, że za każdą taką ratę otrzymamy nie 15, nie 16, nie 17, ale 18%. I to jest bardzo ważne. Czyli w momencie, kiedy przechodzimy te progi 5 płatności, 10 lub 20, firma zawsze do tyłu nam wyrównuje te wcześniejsze, z których nam wypłaciła, mniej. Przykładowo, jeśli na przykład firma nam wypłaciła 15% za pierwszą, drugą, trzecią, czwartą ratę w naszej strukturze na pierwszym poziomie, mamy 15%, te pieniądze są wypłacone, one są już na naszych kontach, temat jak gdyby zamknięty, ale gdyby się okazało, że w naszej strukturze na pierwszym poziomie jeszcze jest piąta rata, szósta, siódma, ósma, to z tych czterech rat i wcześniejszych czterech, których dostaliśmy 15%, dostaniemy wyrównanie po 1% i z tych nowych piątej, szóstej, siódmej, ósmej dostaniemy po 16, a już nie po 15. Czyli wyrównanie do czterech po 1% i za te cztery już 16%. Gdyby się okazało, że w strukturze naszej przekraczamy 10 rat, to firma znów nam wyrównuje z tych 16%, które dostaliśmy, znów nam wyrównuje 17%, bo uzyskujemy 17% za każdą nową ratę, ale do tyłu od 10 wstecz do pierwszej raty znów firma nam wyrównuje od 16% do 17%, 1% więcej. I tak samo, gdyby się okazało, że 30 na przykład ostatniego miesiąca, dnia miesiąca w naszej strukturze jest zapłacona 20 rata. Ktoś płaci 20 ratę łącznie ze wszystkimi partnerami z pierwszego poziomu. Wtedy firma za 19 tych wcześniejszych rat, które już nam wypłaciła pieniądze, najczęściej to już było w wysokości właśnie tych 17%, wyrównuje nam jeszcze dodatkowo 1% do tych 18%. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Czyli tak naprawdę w danym miesiącu, jeśli dobrze popracujemy, to możemy otrzymać nie 15, nie 16, 17, ale 18% z każdej raty, z każdej płatności wysokości ten bonus będzie wynosił 18%. Przyznacie, że nie jest to mało, biorąc pod uwagę pierwszy poziom tak naprawdę z pieniędzy, które są generowane z płat, które są generowane tak naprawdę z zakupu udziałów. Wiemy, że dzieje się to w ten sposób, że my dzisiaj kupujemy udziały w to miejsce na naszych kontach. Jak sobie przeglądamy nieraz zakładki dokumenty, mamy tak zwane umowy pożyczki konwertowej, w ramach której firma, niejako my udzielamy jej pożyczki, a w ramach tego firma daje nam udziały zakładowe. Jeśli chodzi o warunki programu partnerskiego, tutaj się nic nie zmienia. Minimalna kwota inwestycji jednorazowej wynosi $50. Minimalna kwota wypłaty przez różne kanały, jakbyśmy sobie weszli w zakładkę bankowość, to tam mamy między innymi przelewy między partnerami. To jest bardzo ciekawe i fajne rozwiązanie, ale mamy też wypłaty na zewnątrz. I te wypłaty na zewnątrz, minimum kwoty do wypłaty to jest $30. Bardzo często jest tak, że my posiłkujemy się tymi przelewami wewnętrznymi, ponieważ nawet jeśli komuś odsprzedajemy jakąś kwotę bonusu, którą otrzymaliśmy, to wiadomo, jest to o wiele korzystniejsze dla kogoś, że ktoś od nas kupi za złotówki, czy nam przeleje ewentualnie Bitcoin, czy jakiekolwiek inną kryptowalutę, bo to już kwestia, jak się rozliczamy, to jest kwestia osobista. Natomiast nie ponoszą ci ludzie, ci partnerzy dodatkowych kosztów związanych, kosztów bankowych, prowizji. Często jak kupujemy kartą, to nasz bank kupuje, często jest tak, że na przykład jeśli nie to są dolary, tylko na przykład rubla, później jest przeliczany dolara, to jest przewalutowanie. Pierw kupujemy po koszcie kupna w banku, bank nam przelicza złotówki na dolary, czy ewentualnie na ruble, jakąś określoną kwotę, bierze sobie split, czyli dodatkowo swoje prowizje, którą też tam w banku wcale nie są nieraz małe. I w sumie sumarum, jakbyśmy tak policzyli, to dolar kosztuje nas 4,20 lub więcej. Czasem jest to więcej, bo teraz dolar dosyć poszedł mocno w górę. Nie sprawdzałem dzisiaj czy przedwczoraj, ale wiem, że on tam sięgał w okolicach 3,90. Bym musiał sprawdzić. Ale wiemy, że te kwoty w bankach komercyjnych kupna waluty, jak gdyby, są dużo, dużo wyższe niż to, jak my się na przykład rozliczymy. Tak fair zazwyczaj ma to. Jest to kwota jakiegoś tam, załóżmy, średniego kursu, na przykład NBP,
jest to tam uczciwe, ale tak jak powiedziałem, jest to indywidualna sprawa osobista, to jak to robimy i za ile nasze pieniądze komuś odsprzedajemy, bo możemy oczywiście wypłacić je dobrowolnie i tak dalej, tutaj jak gdyby nie musimy się posiłkować odsprzedaniu komuś, ale jest to najczęściej korzystne dla partnerów, których mamy w strukturze. Więc warto o tym pamiętać. Program partnerski, podsumowując, ma 24 poziomy. No i tak naprawdę każdy z nas może zaprosić do firmy nieograniczoną liczbę osób. Teraz bardzo krótko, jeśli chodzi o te dodatkowe bonusy dla różnych poziomów, począwszy od mistrza, to jest długopis, więc taka drobna rzecz. Jeśli chodzi o poziom eksperta, to tu już wchodzi gotówka. W momencie, kiedy uzyskujemy poziom eksperta, to firma jednorazowo wypłaca nam bonus na nasze konto, następnego dnia w ciągu 24 od uzyskania statusu ekspert uzyskujemy $500, czyli taki miły dodatkowy zastrzyk gotówki. Kiedy uzyskujemy status top eksperta, to uzyskujemy bonus w wysokości $1500, no i Sky Expert uzyskuje $2000. Pamiętamy, że to są dodatkowe oczywiście bonusy w momencie uzyskania danego statusu, ale też tam pamiętamy, że przy pewnych poziomach uzyskujemy bonusy do 24 poziomów, gdybyśmy chcieli jeszcze to powtórzyć. I też również przy pewnym poziomie mamy możliwość uzyskania stałego dochodu z obrotu w danym miesiącu. Od 500 do nawet $2000, niezależnie od bonusów, które otrzymujemy właśnie do 24 poziomów. Tutaj mamy panią Natalię, którą wszyscy znają, to jest nasza kuratorka. O, to może chyba nie to narzędzie wziąłem do zaznaczania, ale dobra, niech tak będzie. Dziwnie mi się zaczął jakiś nierówny trapez, ale to jest pani Natalia, kurator, który tak naprawdę, można powiedzieć, na Polskę jest tutaj ekspertem, że taki status ma. I dużo więcej informacji zawsze na temat firmy wie. Ma gdyby kontakt z ludźmi z zarządu, spotkania dodatkowe i wie, co tak naprawdę często w trawie pisze, jeśli chodzi o rozwój. Chociaż o tym też za chwilę jeszcze powiem. Zachęcam do wzięcia, zainstalowania aplikacji oczywiście, też tylko w ramach przypomnienia, jeśli tego nie mam jeszcze na komórce. I teraz pakiety. Każdy z nas oczywiście pracując z programem partnerskim rozgrywa się jak gdyby wszystko tak naprawdę o te pakiety udziałów, które są jeszcze w tej chwili. Mówimy o udziałach tak zwanej spółki matki, tych głównych udziałach, które dają nam później pieniądze, dywidendy z obrotu globalnego, ewentualnie to, co się będzie działo po wejściu na parkiet. Mamy pakiety, które możemy kupić za gotówkę jednorazowo, spłacić, podpisać elektronicznie umowę, zatwierdzić. Pojawia się w naszych biurach tak zwany certyfikat, pierwszy jest SWC, później jest przerejestrowany na firmę, która jak gdyby zarządza tymi udziałami, która ma jak gdyby pod swoją pieczą, więc dlatego też często widzimy pierwszy certyfikat, pojawia się chyba z tego co pamiętam SWC, on jest przekreślony, pojawia się później ten właściwy z podpisem i to jest ostateczne. Natomiast ja zawsze mówię, żeby ludzie sprawdzali, żeby zwracali uwagę i co jakiś czas na przykład, jeśli dokupowali jakieś pakiety, najczęściej się to dzieje po pełnym miesiącu, zakończeniu miesiąca, po 5 dniu danego miesiąca, ale jeśli wcześniej spłacimy oczywiście taką ostatnią ratę danego pakietu, jest tak zwana możliwość księgi, wpisu do księgi wieczystej. Możliwość wysłania takiego raportu, w którym jesteśmy wpisani do księgi wieczystej. On znajduje się w zakładce, jak wejdziemy w nasze inwestycje, nasze certyfikaty, to nad tymi certyfikatami jest taka zakładka, wyślij na swojego maila właśnie wpis do rejestru spółki. I tam znajdują się wszystkie nasze udziały, które są zarejestrowane sztywno faktycznie we firmie. I my jesteśmy imiennie, zmieniaj nazwiska jako właściciele tych udziałów zakładowych. Także to jest taki ważny dosyć dokument, który można sobie wydrukować dla siebie, żeby go mieć.
Tutaj zwrócę uwagę na to, że są, tak jak powiedziałem, pakiety z możliwością opłaty jednorazowej, ale też o opłatach na rat. Widzimy, że ta ilość rat się zmniejsza i coraz częściej będzie ich coraz mniej. Mówimy tu już teraz o 5 miesiącach, najczęściej w tych pakietach, które mamy dostępne. 5 miesięcy, różnego rodzaju pakiety. Możemy kupować te pakiety od 50, załóżmy, dolarów wzwyż. Chyba jest jeszcze jeden wcześniejszy. Chyba tak, jeszcze wcześniej. A faktycznie to już mi się nie zmieściło, więc nawet go nie kupowałem. Natomiast, tak jak powiedziałem, mamy już w tej chwili pakiety na 5 rat. Natomiast pamiętamy, że jeśli są takie informacje, może to będzie normalny ołówek. Mówimy tu o dużych pakietach. Zastanawiamy się, o co tu chodzi. Szczególnie tutaj te razy dwa. To są tak naprawdę momencie, kiedy zakupimy odpowiedni kupon, znaczy odpowiedni pakiet i go spłacimy. Mówimy o spłacie takiej na przykład jednorazowej albo szybkiej, dopóki to oczywiście jest na naszych kontach widoczne, to mamy możliwość otrzymania kuponu rabatowego, który nas upoważnia na przykład do uzyskania 50 lub 100% więcej udziałów w kolejnym pakiecie. Czyli kupujemy sobie na przykład jakiś pakiet, który daje nam udział, pisze dwa razy. Kupi się pakiet na przykład za, przykładowo tutaj za 5000 i mamy za 5000 i mamy, może nie, za 3500, za 3500 mamy taki kupon dwa razy. Więc taki kupon możemy wykorzystać do kolejnego zakupu pakietu, na przykład wyższego w wysokości 5000 i taki kupon, jeśli na przykład ma udziałów w jednorazowej opłacie 175 tysięcy, to my otrzymamy razy dwa, czyli 175 tysięcy razy dwa, czyli ponad 300 tysięcy, jeśli dobrze liczę, 350 tysięcy udziałów. Więc warto to wykorzystywać, bo to jest taki prezent od firmy, który przypuszczam, że bardzo szybko się skończy też. Ale tu też, jak widzimy, mamy możliwość. Ten kupon zaczyna się razy dwa, czyli 100% więcej udziałów od tysiąca, od kwoty tysiąca. Tutaj jest taka pamiątka, że kiedyś były różne pakiety i otrzymywaliśmy takie, powiedzmy, dodatkowe bonusy. Na przykład firma, kiedy powstawał Ekotechnopark w Marinomorce koło Mińska, no to wiadomo, cały teren był na przykład zagospodarowane. Oprócz oczywiście technologii, która powstawała na naszych oczach, pierwsze słupy, testowanie różnych pojazdów, tworzenie ich i tak dalej, to firma chciała, żeby również ten ekotechnopark wyglądał pięknie, reprezentował się, ponieważ tam delegacje przyjeżdżają z całego świata, więc między innymi chociażby posadziła drzewa różnego rodzaju, między innymi owocowe i tu takie jedno z tych drzew posiadam, które ma swój numer GPS, będąc na tej działce można bardzo łatwo po GPS-ie po prostu ułatwić, znaleźć, po prostu trafić pod to drzewko, zobaczyć jak się ma. To jest taka ciekawostka. Również w swoim czasie firma tworzyła muzeum wszystkiego, co powstało do pewnego etapu. I te osoby, które zainwestowały do pewnego czasu, również miały możliwość zaistnieć w postaci ich imion, nazwisk. Na całym suficie są imiona, nazwiska inwestorów z całego świata. No i tutaj akurat też udało mi się w tym czasie mieć pewien pakiet kupiony i też widzę, jestem. A jak widzimy, tu pewnie kilku Polaków też byśmy akurat znaleźli przy literze M, zaczynające się właśnie od imienia, na przykład, jak widzimy tutaj też, Mariusz. Mariusz. Więc Mariusze w Polsce, jak widać, są dość popularni. Więc powstało muzeum, no i całe sufity są właśnie z tych imion, nazwisk, więc to jest taka pamiątka. Ona była oczywiście przy okazji, w momencie, kiedy kupowaliśmy pakiety, to był właśnie taki bonus. Te osoby, które w tym czasie kupiły pakiet, miały możliwość zaistnieć właśnie w tym muzeum. Tutaj jeszcze krótka informacja
odnośnie danych osobowych, ponieważ często to przypominam, wiem, że niektóre osoby już tą informację wykorzystały i pamiętały, ale też nowym często osobom przypominam, że w zakładce dane osobowe jest coś takiego jak dana, jak spadkobierca. Warto to uwzględnić również w swoich kontach, żeby takie osoby uposażyć. Dobrze, ja zawsze mówię, że dobrze, gdyby te osoby nawet otworzyły suche konto bez żadnej inwestycji, albo na przykład z jakąś minimalną, nie wiem, wysokości $50 jednorazowo, albo nic, po prostu otworzyły konta i je zweryfikowały. Bo wtedy nawet gdyby coś się stało, łatwiej będzie te udziały przepisać. Tutaj jeszcze też dwa przypomnienia, o których często mówię, ponieważ wiem, że do tej pory bardzo wielu partnerów nie ma żadnych zabezpieczeń swoich kont. Te często konta to są na przykład, nie wiem, hasło Lusia 5 albo Kacperek 3 lub tam jeszcze jakieś inne dziwne słówko lub data urodzenia i bez żadnych zabezpieczeń. Ja cały czas powtarzam, żeby dobrze te swoje konta zabezpieczyć, chronić swoje dane osobowe, między innymi chociażby przez aplikację tą googlowską, którą instalujemy sobie na komórce. Ważne, żeby po zainstalowaniu i uruchomieniu tej aplikacji, która nam daje tam dodatkowe zabezpieczenie w postaci kilku cyfer kodu, który zmienia się tam mniej więcej chyba co minutę, albo nawet chyba co pół minuty się ten numer zmienia. Ważne, żeby przed zatwierdzeniem zapisać sobie kod kreskowy, kod QR, plus taki często jest kod długi zamiast tego kodu QR. Czyli i to dobrze jest sobie wydrukować, zapisać albo gdzieś zamieścić, nie wiem, w chmurze, jak przetrzymujemy jakieś dane swoje osobowe gdzieś tam w dysku Google, czy na przykład w Dropboxie, czy jeszcze gdzie indziej, to po prostu mieć zapisane pod odpowiednim folderem, pod odpowiednią nazwą. I oczywiście takie dane też dobrze mieć, również dobrze zabezpieczone. Ale dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy byśmy, telefon nam się zgubił, nie wiem, byśmy go roztrzaskali, ktoś by nam ukradł, no to jest płacz i zgrzytanie zębów, jak się dostać do konta, bo nie mamy teraz dostępu do aplikacji. I oczywiście są dwa rozwiązania. Łatwiejsze to takie, kiedy mam zapisany ten kod QR i ewentualnie ten kod długi, bo możemy go przepisać lub zeskanować w dowolnym innym urządzeniu elektronicznym, naszym nowym telefonie i mieć po prostu te kody znów w dowolnym, a gdyby odzyskać i mieć dostęp do konta. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz, to o której za chwilę powiem, wymaga troszeczkę więcej pracy. Tutaj mamy czat online, który też warto wykorzystywać, ponieważ mamy żywych ludzi, którzy są, pracują we firmie po to, żeby nam pomagać. I to są osoby, które najczęściej taki czat online pracuje 24 godziny na dobę. Od jakiegoś czasu mamy między innymi też człowieka, który pisze w języku polskim, więc też często warto zapytać się, bo najczęściej gdzieś tam translatorem się posiłkujemy i piszemy albo po rosyjsku, albo po angielsku, ewentualnie po węgiersku, bo też taki konsultant się pojawia, ale jest od jakiegoś czasu taki, który mówi w języku polskim i warto o takiego się spytać, czy ktoś mówi właśnie w języku polskim, napisać. Wtedy łatwiej, nie musimy tego tłumaczyć i to zgrabnie idzie, kiedy chcemy się porozumieć i w jakiejś sprawie czegoś dowiedzieć, tak na szybko oczywiście, bo inne rozwiązanie to mail na support. To jest dokument właśnie, o którym mówiłem, w momencie, kiedy utracimy dostęp do naszego konta, bo nie zapisaliśmy sobie kodów, albo nie wiem, zmienił nam się adres, albo zmienił nam się mail, czy telefon, czy jeszcze inne rzeczy, szczególnie ten telefon, który jest takim ważnym numerem identyfikacyjnym w firmie i chcemy go zmienić, no to wtedy najczęściej jest tak, że taki dokument musimy sobie zrobić, i to wtedy musi być SwiftFocia. Oczywiście SwiftFocia to nie taka jakąkolwiek złą rozdzielczością. Ja zazwyczaj mówię, żeby nie robić samemu sobie tej SwiftFoci, tylko poprosić kogoś tą lepszą stroną komórki. Dzisiaj mam aparat naprawdę z bardzo dobrą rozdzielczością, ale tą normalną stroną, nie jak się robi SwiftFocia, tylko tą normalną stroną, żeby nam ktoś zrobił. I wtedy w jednej ręce trzymamy kartkę, na której jest imię, nasze nazwisko,
nazwa firmy, na przykład sam skrót SWC plus data bieżąca. W drugiej ręce trzymamy dowód osobisty i takie dwie kartki, znaczy kartki, dowód osobisty plus kartka z tymi danymi, o których mówię, robi nam tutaj zdjęcie. W przybliżeniu, tak jak widzimy na tym zdjęciu. I to jest jeden z dokumentów, który pozwoli nam się zweryfikować, kiedy prosimy w mailu firmę o zmianę pewnych danych. Na przykład wysyłamy im nowy dowód osobisty w takim mailu plus taką stronę, o której tutaj mówię, z prośbą o to, żeby w naszym back-office, w naszych danych osobowych, formularzu albo zmienić dane, albo umożliwić edycję tych danych. Czyli w momencie, kiedy dostajemy odpowiedź, że jest możliwość edycji, to wchodzimy na swoje konta i faktycznie wtedy możemy edytować te dane, czyli usuwamy stary dowód, wklejamy nowy, uzupełniamy te dane takie, jakie są właściwe, zapisujemy i czekamy, aż to firma zatwierdzi. Więc chociażby to jest taki przykład. To przyspieszamy, bo już mamy godzinę 20:52. Kilka informacji na koniec. Możemy być wszyscy dumni. Ja osobiście też jestem z tego dumny, że firma po 5 latach stworzyła kilkanaście pojazdów bardzo mocno zaawansowanych technologicznie. Oczywiście w zanadrzu ma dużo, dużo więcej, co będzie czynić za chwilę. Natomiast bierzemy udział od początku października, bierzemy udział w tak zwanym Expo w Dubaju, które będzie trwało pół roku. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Expo gdyby pokryje się z ważnymi wydarzeniami we firmie. Myślę, że bardzo głośno się zrobi o nas. To, że zaczęły różne redakcje, telewizje, prasa pisać, BBC czy tam CNN, czy jeszcze inne prestiżowe, które mają zasięg, jeśli chodzi o ilość wydanych publikacji, czy to w postaci elektronicznej, czy drukowanej, często w setkach tysięcy, a nawet w milionach, no bo CNN chociażby takim jest, to jest potężna reklama, potężny zasięg, jeśli chodzi o informacje, docieranie z ludźmi, najróżniejszych ludzi, z firmą, z informacją o naszej firmie. I teraz tak, Expo zaczyna się na początku października. Mamy zapowiedziane, że zaraz na początku, przed samym Expo, zostaną ukończone dodatkowe dwa tory o długości 2 km 2400. Na tych torach będą testowane chociażby testy szybkości taboru miejskiego, dodatkowo kontenery i będzie się naprawdę działo na ekotechnoparku bardzo, bardzo dużo. Te testy będą związane tak naprawdę z ostateczną certyfikacją, między innymi właśnie mówimy cały czas o tym teście szybkości, ponieważ zaraz później firma zacznie tworzyć pierwsze projekty komercyjne. I bardzo często, jak wnikamy w różne artykuły, chociażby te, które ostatnio pisał CNN, BBC, czy jeszcze kilka innych redakcji, czy też pras, dziennikarzy, którzy tam pojawiają się coraz częściej w szarży, mówi o różnych trasach. Oczywiście to nie są jakieś wyssane z palca informacje, ale uzyskane najczęściej od dyrekcji. I mówi się gdzieś tam w tle o trasie 6-kilometrowej. Dzisiaj czytałem, że planowana jest trasa 10 km z haczykiem w malutkim miasteczku obok szarży, czyli blisko ekotechnoparku, który jest zbudowany. W jednej prasie czytaliśmy redakcyjnej po wywiadzie z dyrektorem szarży o trasie 24-kilometrowej, która jest gotowa już właściwie do budowy. Czytaliśmy pewnie o trasie 130-kilometrowej, która ma być wybudowana do 2023, czyli w ciągu maksymalnie 24 miesięcy ma powstać taka trasa. Ja usłyszałem również o trasie ponad 200-kilometrowej. Czyli te informacje zaczynają się coraz bardziej nakładać. Pan Anatolij Junicki w ostatnim czasie powiedział, że kapitalizacja spółki już się zaczęła, ale szczególnie taka bardzo szybki przyrost kapitalizacji rozpocznie się wtedy, kiedy wybudujemy pierwsze trasy komercyjne. I powiedział, ja to podkreślam na każdym ostatnim webinarze, powiedział jasno i wyraźnie, wierzę, że będzie to jeszcze w tym roku. Więc
My też trzymamy tutaj jak gdyby za słowo pana, naszego prezesa, wynalazcę, człowieka niezwykle mądrego, inteligentnego i zdolnego, jeśli chodzi o to, co dokonał w swoim życiu. Więc bierzemy udział w Expo pół roku. Będą testy taborów na 2,5 prawie kilometrowych dwóch odcinkach. Będzie rozpoczęcie budów komercyjnych, bo o tym też się mówi. I przyjadą dygnitarze, przyjadą osoby decyzyjne z całego świata na to Expo. Gdzie my będziemy tutaj jak gdyby jednym z głównych tutaj liderów, jeśli chodzi o to, co ma się w najbliższym czasie dziać, to, że Skyward Community ma być tą firmą, która rozwiąże problem transportu, chociażby w całych Emiratach Arabskich, bo sobie zdajemy sprawę, że w samych miastach jest problem z poruszaniem się. No, mówimy o pustynnym terenie, gdzie często są i burze piaskowe. Miałem okazję być, kiedy taka burza była, może nie w sensie takim dosłownym, że jak nieraz widzimy taką chmurę, która gdzieś tam uderza w jakieś właśnie miasto, chociażby w Emiraty, bo takie są, ale było tak zapieszczone powietrze, że właściwie dobrze słońca nie było widać, więc to tak mniej więcej wyglądało. No i ten problem z tym transportem w tych regionach świata jest. Natomiast nasza technologia jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o transport zarówno międzymiastowy, jak i międzykontynentalny, czyli ewentualnie przemieszczanie się między takim miastem jak Dubaj, Abu Dhabi, czy jakiekolwiek inne większe miasta na terenie całych Emiratów. Więc to będzie się działo bardzo dużo, jeśli chodzi o to pół roku Expo w Dubaju. Miejmy to na uwadze, bo myślę, że głośno się zacznie robić, naprawdę głośno. Ja tu podkreślam te słowa również tutaj często pana Anatolia Junickiego, który mówi, że powstały właśnie te, to jest ten odcinek, o którym ostatnio trąbi cała prasa, 40-metrowy, i mówi, prawie każdego tygodnia pojawiają się tam dziennikarze. Natomiast teraz w październiku, zaraz na początku, no tak załatwiłem tą stronę, ale zaraz w październiku pojawią się dwie trasy prawie 2,5 kilometrowe. Więc to będzie coś niezwykłego. Dopiero wtedy rozpiszą się o nas media. Naprawdę będzie, wierzcie mi, będzie naprawdę gorąco, a my będziemy mogli z podniesionymi głowami chodzić i mówić, że współpracujemy z tą firmą. Ja wierzę, że dożyjemy do takiego czasu, i to będzie już niedługo, gdzie ludzie pytać będą się, gdzie można kupić udziały, gdzie można się zarejestrować, jak można ewentualnie jeszcze zarobić na tym biznesie. I myślę, że to będzie już w niedalekiej przyszłości. To jeszcze to, co mówił pan Anatolij Junicki w ostatnim też czasie w jednym z wywiadów, perspektywy 5-10 lat. Wydaje się historia odległa, ale nie tak bardzo, ponieważ wiemy, że czas bardzo szybko biegnie i 5 lat to naprawdę jest moment. Mówimy o kapitalizacji minimum 500 miliardów, a w ciągu 10 lat kapitalizacji 1 biliona. To są minimalne kwoty, minimalne wyliczenia. Ja przypuszczam, że one będą dużo, dużo wyższe z tego, co za chwilę się będzie działo. Więc warto o tym pamiętać. Tu jest jeszcze krótki taki na koniec ta informacja, to co w mediach się w ostatnim czasie działo. Skyward Community, między innymi w rumuńskiej i amerykańskiej telewizji. Wiemy, że tych telewizji było więcej, bo ona się pojawiła i w niemieckiej, i ostatnio w australijskiej. To jest bardzo ciekawe. Niektórzy się pytali, co tam się dzieje w tej Australii. Tak było głośno, tam mieliśmy dawnego byłego premiera Australii, który się angażował w 2000 chyba. W 16 w Berlinie na targach promował, był twarzą tych targów i tak cisza się stała. Okazuje się, że nie do końca, że za chwilę z tej ciszy będzie burza taka pozytywna dla naszej firmy, ale również właśnie ta telewizja zaczęła trąbić o tym, co się dzieje w Emiratach Arabskich i to jest bardzo dobra oznaka dla nas, ponieważ wiemy, że tam ambitne plany są. Także te telewizje, tutaj mamy kilka właśnie tych zmianek o tych telewizjach, które wspomniałem, 6 amerykańskich kanałów telewizyjnych, na przykład między innymi, no tak tutaj widzimy,
bardzo głośno rozpowszechniało informacje zarówno w prasie elektronicznej, drukowanej, jak i w formie filmów i reportaży. Pojawiły się w tych telewizjach, mamy je w swoich newsach, więc zaglądajmy bardzo często. To jest też bardzo ważne. No i to na przykład to, co chyba też zobaczyliśmy ostatnio, pojawił się fajny artykuł, fajny taki miesięcznik biznesowy, który mówi o pewnych nowościach, o pewnych futurystycznych osiągnięciach, o pewnych planach, o pewnych, no to co gdzieś tam w trawie piszczy. No i żeby było fajnie, to w sierpniu, zaraz na początku tego miesiąca, ukazał się artykuł, gdzie my na pierwszej stronie Skyward Community, nasz transport, natomiast na stronach aż, tutaj widzimy dwóch stronach, później kolejny przez rocznia jest artykuł cały, jest cały artykuł tego, co się dzieje w Emiratach Arabskich, no i mamy dalszy ciąg artykułu, co się dzieje w Emiratach Arabskich. Pamiętamy tutaj z jednego newsa, to właśnie ten między innymi dziennikarz bardzo fajnie opisał tutaj, no, jeśli chodzi o naszą technologię w jednym z artykułów. On też jest dostępny w naszych newsach, jak sobie przeszukamy, ostatni miesiąc w lipcu. Więc na kilku stronach takiego magazynu pojawia się artykuł o nas. Dobrze rozpisujący na cztery właściwie strony artykuł plus strona tytułowa. Pierwsza, Skyward Community, rozwiązaniem dla Emiratów Arabskich, jeśli chodzi o kryzys w przemieszczaniu się, jeśli chodzi o kryzys drogowy. My mamy być tym rozwiązaniem dla całych Emiratów, więc naprawdę robi się grubo. Więc tutaj warto robić coś więcej, jeśli chodzi o samą firmę, mówić o tej firmie, powoływać się na te filmiki, powoływać się na te artykuły, bo to robi wrażenie. Często te artykuły, które w tej chwili się pojawiają i różne magazyny, które o nas piszą, wykonają za nas pracę. Bo jeśli ktoś miałby wątpliwości, no to niech sobie faktycznie poczyta te magazyny, możemy im puścić proste linki. Jeśli ktoś będzie potrzebował takie linki, to mam ich tam chyba kilka, przynajmniej, nie wiem, 5, 6, 7, 8 odnoszących się do ostatnich artykułów i wtedy na priv do mnie piszcie na Skype'a, no to każdemu takie linki podeślę, łącznie z tym filmikiem, który leciał jeszcze przed dzisiejszym webinarem. Więc wierzę, że najbliższe pół roku dla naszej firmy będzie bardzo gorące. Będą media trąbić na prawo i lewo, największe magazyny, największe stacje telewizyjne będą się rozpisywać o tym, co się będzie działo w Emiratach Arabskich, łącznie z szarżą. Tego jestem przekonany. Spokojnie poczekajmy, cierpliwie, oczywiście pracując jeszcze w programie partnerskim, ale cierpliwie poczekajmy sobie do października i później te pierwsze, i później te ostatnie właściwie 3 miesiące, październik, listopad, grudzień roku, w którym będzie się działo w samej szarży, jeśli chodzi o budowę pierwszych komercyjnych tras, bardzo dużo na ten temat. Także tego Wam życzę, żeby Wam się przyśniły właśnie nasze komercyjne trasy, które już są wybudowane, żebyście mogli niejako oczami wiary, no bo wierzę, że tu jest wielu wizjonerów, którzy w ten sposób spogląda przyszłość, wtedy, kiedy firma będzie wypłacać nam dywidendy, kiedy będziemy mogli sami jakąś część, jeśli oczywiście uznamy za słuszne, spieniężyć na giełdzie jakąś tam niewielką część udziałów i wtedy, kiedy będziemy mogli z podniesioną głową z każdym powiedzieć, porozmawiać na temat właśnie tej technologii. Tym bardziej, że pamiętamy, że my jako firma, jako partnerzy firmy, mający przynajmniej jakiekolwiek udziały, będziemy mieli pierwokupu również do udziałów później w tych projektach adresowych. Czyli te, które będą budowane za rok, za dwa, za pięć, za 10. My jako udziałowcy spółki, czyli ten trzon, który tworzył, który zaufał firmie, kiedy jeszcze nic nie było, będziemy mieć zawsze pierwokupu udziałów projektów adresowych. Oczywiście najprawdopodobniej za pomocą któregoś z tokenów, o którym ostatnio też było w jednym z newsów, SWG. Najprawdopodobniej ten token, głównie SWG, który kupowaliśmy lub wymienialiśmy jakiś czas temu za udziały, będzie tym tokenem, który,
który będzie walutą tą, przez którą ludzie będą mogli kupować udziały, a my będziemy tymi, którzy będą mieli jak gdyby prawo pierwokupu udziału, które będą się pojawiać. Dodatkowo mieć możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, już właściwie z pieniędzy, które otrzymamy, czy to z dywidend, czy właśnie ewentualnie z możliwości spieniężenia części udziałów już na giełdzie, jak firma zdecyduje się wejść. W takim momencie oczywiście, kiedy to będzie korzystne zarówno dla firmy, jak i dla nas, no bo nie chcemy, żeby te udziały kosztowały 10 centów, ale chcemy, żeby one kosztowały 10, 50, 100 lub więcej dolarów. I tym akcentem, miłym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za obecność. Cieszę się, że mogliśmy być tutaj w gronie ostatecznie 18 osób. Tutaj widzimy na tej stronie tą infrastrukturę, którą ma SWS, czyli ten ostatni token, o którym firma mówiła, że jeszcze więcej, jak przyjdzie czas, będzie informacji na ten temat w naszych biurach. Ale to są między innymi te działy, czyli transport, cała infrastruktura, która związana jest z naszym transportem. Miasta liniowe, gleby, ekodomy, zielona energia i tak dalej, to wszystko będzie finansowane między innymi z tej tokenizacji. Także w fajnym okresie jesteśmy, możemy patrzeć z perspektywą i z optymizmem w przyszłość, bez względu na to, co świat jak będzie wariował pod względem epidemiologicznym, tutaj nas nic nie zatrzyma. Tak jak powiedziałem, najbliższe miesiące będą dla nas wyjątkowe. I tak powiedziałem, tej wersji się trzymajmy. Miłych snów, miłego wieczoru. Wszystkim życzę jeszcze raz za obecność wszystkim. I do zobaczenia na kolejnych webinarach. Ja kolejny webinar będę miał za tydzień. Mam nadzieję, że będę mógł oprócz programu partnerskiego, który będę powtarzał oczywiście, bo on jest też również dla nowych osób i chcę, żebyśmy się takie nowe osoby, które zapraszacie do firmy, zapraszali na takie webinary. Ale postaram się też zawsze coś ewentualnie, jeśli gdzieś tam w trawie będzie piszczeć, to też postaram się coś nowego powiedzieć. No i oczywiście również w ciągu tego tygodnia postaram się właśnie takie informacje uzyskać, jeśli takie tylko będą, powiedzmy, potwierdzone, to powiem o nich oficjalnie, a jeśli będą jakieś takie niepotwierdzone, to oczywiście to będzie moje zdanie, bo do osobistego zdania również mogę mieć tutaj prawo. Oczywiście to wtedy nie będzie jak gdyby polityka firmy, ale to będzie moje osobiste zdanie, co ja o tym osobiście myślę. Także jeszcze raz dziękuję za obecność, pozdrawiam, do usłyszenia.